Przechodząc do dzisiejszej analizy, projekt w przyszłości, będzie to niedaleki projekt dominujący na rynku, więc co to jest? Jak to działa? Dowiedzmy się razem. Przede wszystkim, czym jest projekt Hodler's Network? Hodler's Network to wyjątkowa platforma, która jest przeznaczona dla typowych problemów w społeczności kryptograficznej. System DeFi jest obecnie szeroko stosowany do rozwoju kryptowalut. Stwarza to zagrożenie dla ogólnego bezpieczeństwa społeczności kryptowalut. Niektóre firmy kryptograficzne wykorzystywały anonimowość systemu DeFi do oszukiwania właścicieli kryptowalut. Nasz zespół w Hodler's Network nie tylko zwrócił uwagę na ten problem, ale także zalecił system, który mógłby wyeliminować oszustwa i zapewnić bezpieczeństwo systemów DeFi. Posiada główne cechy, takie jak zweryfikowany portfel. 1. Zweryfikuj swój portfel i portfele innych użytkowników, aby stworzyć bezpieczniejszą sieć. Pomoc i zapłać. 2. Zweryfikowani użytkownicy otrzymają nagrody za pomoc w weryfikacji nowych użytkowników. Ochrona przed hakami. 3. Zarejestrowany w Hodlerach, zostaniesz włączony do czystej i bezpiecznej społeczności, a ci, którzy odmówią udostępnienia swoich informacji, będą mieli trudniejsze sprzedawanie naszych reklam jako produktów, takich jak freelancerzy, marketerzy w mediach społecznościowych i tym podobne. Efektywne kosztowo. 4. Posiadanie publicznego systemu KYC zmniejszy koszty weryfikacji i umożliwi weryfikację użytkownika przez cały rok. Wszystko tworzy 1. 5. Każdy profil będzie zawierał ważne informacje, takie jak identyfikator portfela, imię i nazwisko, adres e-mail, media społecznościowe. Nagrody dzienne. 6. Użytkownik będzie codziennie nagradzany za wykonanie jakiejś akcji, takiej jak dzielenie się lub głosowanie, aby otrzymać token $HDLN jako nagrodę. HODLERY dla firmy. 7. Posiadanie zweryfikowanego i profesjonalnego profilu Twojej firmy i członków zespołu zapewni Ci zaufanie i przewagę, a także zaprezentujesz swoje produkty w sieci społeczności Hodlers. 8. Właściciele indeksują każdy rekord dla wyszukiwarek. Tak jak to wszędzie, gdy ktoś szuka identyfikatora portfela, znajdzie tutaj jego profil i uzyska informacje, których potrzebuje. Następna część to przemysłowe HODLERYWYZWAJO Nowy Świat. HDLN będzie dystrybucja na BINANCE Smart, platforma łańcuchowa BSC i całkowita zgodność z normami BEP20. Standard utworzy ten sam kod wiadomości z usługami osób trzecich jak lista, portfela i giełda. Dostarczy. Jednak można używać tylko Integral Utilities, aktualny system podstawy biologii na czas. Ten powiadomienie kodowe będzie wykorzystywane do transakcji i płatności. Nasza sieć, ja, zostaną wymienione na CO i NGECKO i CoinMarketCap. Nasza sieć społeczna. Nie można zaprzeczyć znaczeniu mediów społecznościowych w rozpowszechnianiu informacji o kryptowalutach i ich akceptacji w społeczności. W rzeczywistości serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, a zwłaszcza Reddit, odegrały kluczową rolę w popularyzacji pierwszej kryptowaluty, Bitcoina, w 2010 roku. Dlatego Hodler's Network uruchamia naszą sieć społecznościową. Zapewni wiele opcji dla konkretnej społeczności kryptograficznej, a także dla innych mniej zaangażowanych użytkowników, takich jak kontakt z najlepszymi traderami krypto, influencerami, grupą lub firmą zajmującą się rynkiem kryptowalut. Zapewni również platformę dla użytkowników do udostępniania portfeli, wiadomości i wszystkiego na temat kryptowalut. Będą mieli okazję tworzyć i dołączać do grup monet, śledzić swoich ulubionych inwestorów i monety. Z drugiej strony platforma społecznościowa da. Dlaczego warto kupić sieć HODLERS? Po pierwsze, jego zaletą jest, każdy zweryfikowany portfel z naszej sieci musi posiadać HDLN, aby móc zdobywać nagrody i weryfikować innych użytkowników. Drugi to, token z określoną funkcją sam się wyceni. Trzecia to, stwórz zbywalny token cyfrowy, który może być używany jako waluta, reprezentująca aktywa, wirtualne akcje, dowód. Po czwarte, korzystanie z blockchain jest bezpieczne kryptograficznie, księga jest rozproszona na wsze. Istkie węzły w systemie generującym. Dziękuję za oglądanie i wspieranie, jeśli uznasz to za interesujące, możesz polubić i zasubskrybować mój kanał, aby zobaczyć filmy o kolejnym potencjalnym projekcie.